Przepis drugi, przepis na blok wyświetlający trzy ostatnio dodane artykuły na stronie wraz z datą dodania tego artykułu. I w przypadku, gdy artykułów jest więcej niż trzy, automatycznie zostanie dodany link odnoszący się do wszystkich artykułów na stronie. Dodaj nowy widok. Nazwę go ostatnio dodane arty. Typ widoku segment, bo również będę wyświetlał dane odnoszące się do wpisów. Tym razem dodaję podgląd blog. W ustawieniach podstawowych styl rzędu zostawiam tym razem na pola, bo będę używał pól. Elementy do wyświetlenia ustawię na 3. Zaznaczę więcej odnośników. Utwórz więcej odnośników i tutaj tekst linku. Więcej. OK, teraz ustawienia bloków w sekcji admin. Nazwę to jakoś charakterystycznie, żebym później mógł to łatwo odnaleźć na stronie z blokami. Powiedzmy, nazwę go w ten sposób. I teraz zacznę dodawać pola. Pierwszym polem będzie tytuł wpisu artykułu z grupy segment. Tytuł oraz jeżeli chcę wyświetlić datę dodania tego artykułu, segment, data na nadesłania. OK. Powiedzmy, że nie chcę mieć tej etykiety. Format daty, powiedzmy, ustawię ten. Tytuł, również nie będę używał etykiety. Odniosę to pole do segmentu, czyli że tytuł będzie podlinkowany, będzie prowadził do pełnej wersji wpisu. OK. Jak widzisz, wygląda to w ten sposób. Użyję filtra, aby ograniczyć wpisy tylko do wpisów typu story, czyli artykułów. Segment. Typ. Artykuł. Użyję sortowania, tak aby na pierwszym miejscu był artykuł najświeższy, grupa segment, data nadesłania, czyli tak samo jak w przepisie numer 1. Malejąco. OK, teraz mogę zmienić kolejność tych pól i powiedzmy tytuł dać na miejscu pierwszym. Do zmiany kolejności służy ta ikonka, wystarczy nią kliknąć i tutaj można złapać myszką i przesunąć w to miejsce. OK, no jak widzisz, wszystko się zmieniło. I w tym miejscu mogę zachować. Teraz jak zauważysz w podglądzie są trzy artykuły, a na stronie jest dodanych w sumie 4 artykuły i nadal nie ma tutaj tego linku więcej. I co trzeba zrobić, żeby motyw, który tutaj zaznaczyłem, czyli więcej odnośników na tak, żeby to się pojawiło? Trzeba dodać następny podgląd w tym samym widoku, bo ten link musi się odnosić do jakiejś podstrony. I tą podstroną będzie właśnie ta strona, którą teraz zbuduję, czyli dodam podgląd strona. Ustawię jej ścieżkę na wszystkie arty. OK. I teraz elementów do wyświetlenia użyję nie 3, tylko więcej, powiedzmy 25,
Tylko musisz pamiętać, aby, że jeżeli zmieniasz tą wartość, bym teraz powiedzmy zmienił na 25, to zmieni mi się to również w podglądzie blok. Jak widzisz, zostaje 25. W tym celu wejdź na podgląd strona. Daj nadpisz. I teraz te 25 odnosi się do podglądu strona, jest jakby do niego przypisany. Teraz jeżeli wejdziesz na blok, zmienisz z powrotem na 3. W tym przypadku nie musisz tutaj nadpisywać. Zaraz będziesz mógł zauważyć, że jeżeli wejdziesz na podgląd strona, tu jest 25, a tu jest 3. Dobra, teraz możesz to zachować. I powiedzmy, że na podglądzie strona nie chcesz używać pól, tylko chcesz wyświetlić skrócone wersje wpisów. Czyli przejdź w podgląd blok, zablokuj na nim styl rzędu pola, żeby później jak w podglądzie strona zmienię styl rzędu na segment, żeby również w blok się to nie zmieniło. Czyli przy pola w podglądzie blok nadpisuję. OK, i teraz pola już są jakby na trwałe przypisane do podglądu blok. Uaktualniam. Przechodzę do podglądu strona. I teraz mogę swobodnie zmienić tutaj na segment. OK, tak. Zachowam. Jeżeli teraz wejdziesz w blok, dasz podgląd, pojawia się link więcej i ścieżkę tutaj będziesz mógł zobaczyć. Ścieżka odnosząca się do widoku i podglądu strony. OK, zachowam. Przejdę teraz do strony z blokami. I na liście bloków odnajdę blok z artami. Powiedzmy, wstawię go w lewą kolumnę boczną. OK, widzisz, tutaj blok się pojawił. Można nadać tytuł jakiś od razu z tego miejsca blok. Podgląd blok, tytuł. Ostatnio dodane arty. OK, mam tytuł. Odnośnik więcej, jak wejdę w niego. Ostatnio dodane artykuły. I są wszystkie. I co jeszcze można zrobić? Że jak tutaj w podglądzie strona element odnośny jest 25, można jeszcze użyć podziału na strony, jeżeli więcej byłoby artykułów niż 25, żebyśmy mieli nawigację między podstronami z wszystkimi wpisami. No OK, i to tyle.